Manko ziomeczki, witam wszystkich, cześć, czołem. Mam dla was bardzo ważną informację, mianowicie nowy, hardkorowy turniej tibijski się odbędzie już za niedługo. I dlaczego hardkorowy? Zaraz sobie do tego przejdziemy. Może zacznijmy od tego, kiedy turniej będzie w ogóle. Startuje 17 sierpnia, kończy się 24. I w tym czasie możemy zagrać 14 godzin, czyli 14 godzin spędzić na turnieju. Maksymalnie codziennie możemy grać po 4 godziny, czyli coś, co jest nam znane. Nowy turniej będzie nosił nazwę Valor. Na dniach pewnie będziemy mogli się już tam zarejestrować. To jest jeszcze nieoficjalna informacja, dostałem linka. Co jest takiego dziwnego w tym, to, że skill i X będzie razy 100, tak jak tutaj widzicie. Myślę, że tutaj się niezbyt tam Orszabal OTS zrobi. Po paru godzinach mogą biegać jakieś setne levele, albo nawet większe. Oprócz tego jest znacząca różnica w tym, że jak będziemy w grze, to od razu już będzie nam pobierać ten playtime, czyli ten czas, który mamy do wykorzystania. Nie tak jak w poprzednim turnieju, że tylko musimy mieć battle. To jest, co tu mamy jeszcze? Spawn rate i loot rate, no to jest razy 2. I kolejna nowość to są potworki, które będą powodowały, że będą nam tak by ubywać punkty, które zdobywamy zawsze na turniejach. Tutaj mamy całą listę, no i są wyszczególnione również Stone Refinery. Czyli na Stone Refinerach już nie będziemy na turnieju, bo będzie się to zupełnie nie opłacać. Jeszcze jakby ktoś nie wiedział, jak to wygląda, to na całym turnieju tutaj mamy score set. Właśnie w tej tabeli mamy informacje o tym, za co zdobywamy punkty i za co tracimy te punkty. Kto ma najwięcej punktów, to wygrywa turniej. No nagród przejdziemy za chwilę. Za każdy level mamy 50 punktów, za każdy wbity charm razy 10 punktów. Jak nasza postać padnie, po prostu się tam gdzieś złamiemy, to ubywa nam już nieodwracalnie 200 punktów. I teraz jest właśnie ta nowość, że są tutaj wypisane potwory, które za zabicie odejmą nam 1 punkt. Czyli no, nie będzie się opłacać na turnieju XP na mumiach, larwach, bombistach, tarantulach, minotaurach, stone refinerach przede wszystkim, bo te stone refinery były bardzo popularne dla każdego, bo tam się robiło dużo golda. No właśnie, nowością jest to, że Area Discovery, czyli za zwiedzanie miast, dostaniemy 2000 punktów. Jest to naprawdę bardzo dużo. Trochę się obawiam, czy ludzie nie będą po prostu tylko biegać i zwiedzać tych miast, bo ile leveli musielibyśmy wbić, żeby zdobyć te 2000 punktów, ale z drugiej strony, jeśli jest exp razy 100, to możliwe, że te levele będą bardzo szybko wpadać. No zresztą zobaczymy, nie? Ale może być tak, że na turniejach będziemy biegać po jakichś zajebistych miejscówach. Wcześniej to były zazwyczaj jakieś low levelowe hunty, a teraz może być odwrotnie. No i tutaj informacja, przejdźmy sobie do tabeli już nagród. Mamy nagrody za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, i tak dalej. Klasycznie zdobywamy Tibia coiny, tournament coiny, które możemy wymienić na mounty, outfity czy jakieś tam mebelki, inne rzeczy do domku. Oprócz tego otrzymujemy jeszcze tutaj taki miecz, który możemy sobie też dać, też postawić w domku. No i oczywiście dokument, na którym jest napisane, które to miejsce nie zajęliśmy. I co? I nowością jest to. Pyk. Golden Magic Longsword. Ja już ten item sprawdzałem w grze go sprawdzałem, bo można go wyszukać. Tego nie można ubrać. To nie jest miecz, którego możemy używać, tylko to jest bardziej miecz taki, który sobie możemy dać w domku, żeby nam się fajnie świecił i żebyśmy się nim mogli chwalić. Oczywiście, jeśli chcecie brać udział w jakimkolwiek turnieju, to będą właśnie dwa turnieje. Jeden pozbawiony zupełnie Tibia coinów i jeden z nielimitowalną ilością Tibia coinów, których można używać. Więc to zależy już od was. Jeśli chodzi o wbitkę na ten turniej, chyba w tym momencie jeszcze nie mamy kluczowych informacji, ile to będzie kosztować, ale w granicach gdzieś 200 czy 400 Tibia coinów, czy tam 10-20 kk, w zależności od serwera, czy wchodzimy na tego z Tibia coinami, czy tego, w którym tych Tibia coinów nie ma. No i tak to wygląda. Najważniejsze zmiany chyba takie, że od momentu, gdy zalogujemy, już będzie nam czas leciał. I najważniejsza zmiana to jest exp i skill razy 100. Czegoś takiego w Tibii jeszcze nie było. I myślę, że to niezły OTS-ik nam się zrobi. Więc ja na pewno będę grać. Akurat 17, 24, 19 mam urodziny. 23 będziemy organizować specjalny stream, gdzie do wygrania jest fotel Diablo Chairs, więc zapraszam, link znajdziecie w opisie. Można brać udział w konkursie, też zapraszam was na streama. Bo będą te urodzinki, będzie wiele więcej też fajnych giveaway. Tu macie jeszcze wszystkie rzeczy. Wszystkie itemki, które można odblokować za te tournament pointsy. Tego już Cerberusa mamy. Tu jest też inny mount. Tu są jakieś itemy do domku. No i te dwa itemy, które można zdobyć z turnieju. O outfity i tak dalej. Dobra, z mojej strony to wszystko. Ja wam dziękuję. No i do zobaczenia na turnieju pewnie.
Do zobaczenia. Bo, bo, bo.